Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Tytrus, a to jest czwarty odcinek mojej serii z gry Mountain Blade Warband. I co? I powiem wam tyle, że ten odcinek jest w ogóle, znaczy nie jest w ogóle przygotowany. Kręcę go tak na szybko, gdyż mam bardzo mało czasu. Ale to nie jest akurat teraz ważne, więc nie gniewajcie się, jeśli odcinek będzie trwał z 25 minut, nie 30 te standardowe. No ale niestety, jakoś nie mam nigdy czasu zabrać się do tej gry, a teraz mam, że tak powiem, chwilę spokoju. Więc możemy coś tutaj pograć. Dobra, chyba wbiłem poziom, więc trzeba by było coś sobie tutaj porozdawać te punkciki. Tylko co by tutaj dawać? Mocny cios. Zręczność, inteligencja. Dodaję jeden dodatkowy punkt umiejętności. No dobra, może damy raz w inteligencję. Oj, teraz mamy już dwa punkty umiejętności. A teraz z kolei co dać? Na pewno ten siła naciągu, żebyśmy lepiej strzelali z łuku. I może damy, powiem wam szczerze, w przywództwo, tak? Teraz będę mógł mieć o 5 wojaków więcej. Dobra. Broń jednoręczna, drzewcowa, łucznictwo jak najbardziej. Jeszcze jeden punkt został, to broń jednoręczna. No dobra, gotowe. Na czym żeśmy w ogóle stanęli, bo na dobrą sprawę dawno nie grałem. Aha, wszystko jest tutaj już na maksa, tak, awanse są. Dobra, przejdźmy może się, gdzie to było, iść na rynek, handlarze zbroją. O, co to jest kurka? Hełm ze skrzydłem używania. Chciałbym sobie kupić, wiecie co, albo buty, albo, no, jak to się nazywa, albo zbroję. Tylko, że tak patrzę i to jest strasznie drogie, mam tylko 4000, gdzie żołd dla mojego wojska wynosi 1100, więc chciałbym taki nie najdroższy kupić sobie. O, to jest jakieś są buty na goleniki bez wykończenia. 21, to jest 27. Czekajcie. Dobra, wiecie co, kupimy sobie te buciki. Proszę ja was, w słabym stanie właśnie. No to te sprzedajemy, to zakładamy i już od razu jakoś to lepiej wygląda. Powrót, tak wiem, tracę tyle i tyle. Wróć, odejdziemy. Jestem ciekaw, jakie w ogóle zadania na nas czekają, bo tak jak mówię, aha, dostarcz zboże do miejscowości Zagórz. 5 worków ziarna, mówiście tam, pisaliście w komentarzach pod ostatnim odcinkiem, że jak to się nazywa, że można to kupić w jakichś innych wioskach, te worki ziarna, więc najwyżej będziemy dzisiaj troszkę jeździć po okolicznych wioskach. Nojon Urumuda, tak, żebyśmy odszukali, gdzie on jest w ogóle. Dashi Bigai, Bulbaban, dobra. No to co, może... Właśnie, ten Urubaj też mi kasę przecież wisi za to, że żeśmy ostatnio mu podatki, tak, ściągnęli. Zagórz. No dobra. Gdzie my w ogóle teraz, kurde, jesteśmy? To jest Nara, to jest Turga. Zagórz jest tutaj. Dobra. To lecimy do Zagórza. Trochę przyspieszyć trzeba oczywiście. Werbuj ochotników. Dwóch, okej. Kup zapasy. Oni mają tylko kurczaka. No to to aż nas tak nie uszczęśliwia. Zajedźmy teraz do Taszkalun. Dobra. Kurka, worek solum, a ja chcę z ziarnem. Nie wiem, czy to czasem nawet nie będzie w tym, w jakimś zamku. Iść do sali lorda, może jakieś zadanko będzie od razu. Żeśmy tutaj nie byli, no to dlaczego by tego nie zwiedzić? Dobra, zoom działa. Dobra, jest ktoś. To kto ty jesteś, jakaś lady, ta? Jestem Cytrus, tak jest. Patrz, no żadna nie chce rycerza, no szkurna. Co za, ja nie mogę. Tap. Odejdź. Okej. Co by tutaj... No ja to bym chciał właśnie ten, jak to się nazywa? Zebrać te zboże dla moich... ludzi z wioski. No ale kurczę, widzę, że to tak średnio najeżdża.
Aczkolwiek może chodźmy do Tulgi. Rynek i coś tam z żywnościami. O właśnie, z towarami. Worek przypraw to nie. O jest, worek ze zbożem. Dobra, kupujemy. Tylko kurczę, tak mało tego. A, no dobra, no zawsze to coś, co nie? Czyli widać, że raczej już szukać trzeba w tych jakichś zamkach. Ile oni tego chcą? Zboże, 5 worków ziarna, tak? A to co to jest? Worek ze zbożem. Tylko ja nie wiem, kurczę, czy worek ziarna, a worek ze zbożem to jest to samo. Wydaje mi się, że chyba nie. Kurde, no to nie wiem. Troszkę lipa, ale zobaczmy jeszcze. Nie, tutaj nic nie kupimy. O, splądrowana. Bulugur. Proszę uprzejmie. Wolut. To szczerze mówiąc, nie wiem. Pojedziemy jeszcze do zamku Ihamur i zobaczymy, co oni tam mają nam do zaoferowania. Bo wiem, żeście pisali, kurka, że to się kupuje w sklepie, ale worek przypraw, worek ze zbożem. No, no nie wiem, no nakupujemy tego, może damy im i... Ale coś mi się nie wydaje, że to jest to. Sukno. Dobra, wróć. Odejdź. To lecimy jeszcze do tej wioski. O, są te. Były banity, ale już mniejsza o to. Dobra. Kup zapas od chłopów. Mają tylko i wyłącznie wieprzowinę. Ja mam już troszeczkę tego wszystkiego, więc nie powinni głodować moi ludzie. Odejdź. Kurde. I tutaj właśnie nie wiem, co tutaj... Tu by trzeba było zaatakować oddział swadiański, co mnie tak średnio pasi, ale... Za to jest pewnie jakaś fajna nagroda. 5 swadiańskich bojówkarzy muszę przywieźć do Jowi Hugu. No i on Urubaj. No kurde, byłem przecież w Zaguszu, go nie było. Pewnie gdzieś ze swoim oddziałem lata. No i on Urumuda. Nashiba Bulaban. Ale co, te zadanko już jest zrobione, nie? Czekajcie. Szulk Gwieździstooki. Iż obecnie podejrzewa Ulaban. Dobra, czyli idziemy do Dashibiga. A Dashibiga to jest tu. Dobra. Ja to bym chciał jakąś karawanę zaatakować sobie. O kurde, co to jest? To moi chyba, nie? Chyba tak. Czekajcie, czekajcie, że... No i on Urubaj, patrzcie, 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 patrzcie. Kurde. A mogłem go chyba zatrzymać i byśmy najwyżej pogadali. Ja pierdziule. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Koczowisko bandytów, dawajcie. No dlaczego nie mogę zaatakować? Co, o co chodzi? Czekajcie. O, zaatakuj kryjówę. Dobra, teraz znowu lekka ścinka, FPS-y się robią. Dobra, i teraz mam... Czekajcie, wydam może rozkaz. Nie, nie to, nie to, nie to, nie to. Idź za mną. I teraz mam nadzieję, że oni się nie zatrzymają gdzieś na jakimś kamieniu. Będą iść za mną. A co za tym idzie, będę miał troszkę większą przewagę liczebną nad tymi wszystkimi właśnie bandytami. Bo wcześniej, nie wiem czy pamiętacie, w trzecim odcinku chyba mnie zarąbali. I właśnie przez to, że nie miałem... Nie miał mi po prostu kto pomóc. Oni oczywiście idą tyłem jak ostatni koś, jak ostatnie koślawce. No ale nic. Kurczę, zauważyłem, że jak sobie przeczyściłem troszkę komputer, nie? Co ze śmieci, to teraz nawet mam FPS do 150, więc no jest spoko. Przynajmniej gra mnie nie tnie. Dobra, nie. O, patrzcie, patrzcie. I o to mi właśnie chodziło. Ale wychodźcie, chodźcie, chodźcie, kurde, tyłem ludu. Tutaj gdzieś pewnie będą, tutaj w tej jaskini, tak jak standardowo zresztą. Nie ma? Cieszymy się po prostu. Czekajcie, tam są. Dostał! Wow! O kurde. Ale co cytrus skilla teraz nabrał, no, no. Dobra, chodźcie.
Dobra. Tutaj są jeszcze, okej. Kurczę, jednak ta przerwa mi chyba dobrze zrobiła, bo nawet dobrze mi z łuku idzie. O, proszę bardzo, haha. Dostał, ta? Nie, jeszcze nie. Już dostał, okej. No dobra, ale gdzieś tu jeszcze troszeczkę ich powinno być więcej, chyba tam na tej górce, bo widzę, że tutaj mnie się już oni wykończyli. Tam strzelają, o właśnie, czyli tam są. Okej, dobra, to lecimy. Jeszcze nie ma opcji, żeby można było stąd wyjść, więc... Ale fajnie, kurczę, zleciał z górki, no, no. Dobra, chodźcie, chodźcie. Gdzie tutaj by jeszcze mogli być? U góry chyba. Kupiłem sobie też troszeczkę nowy miecz, bo tamten był tylko i wyłącznie dwuręczny, co mnie tak średnio odpowiadało. Więc sobie teraz zainwestowałem... teraz nie mogę, ale dwu- i jednoręczny, czyli taki uniwersalny. No dobra, kurde, co jest? Nie możesz teraz odejść, więc to jeszcze któryś bandyta powinien być. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, czasem tutaj byli. Kurka, przecież wszystkie już chyba są wybici, nie? Czy nie? Czekajcie, jakby wydać rozkaz do ataku, to może oni by mnie poprowadzili, gdzie oni są. No, no, no. Idę za wami. Niby coś tam biegną, no to jakby do ataku chyba, nie? O, jest ktoś, bo strzelają. Tu jeszcze są, patrzcie. O, ja pierdziule. Dobrze. O, fuck, nie trafiłem. Yeah, dobra, to już mój. No, super, dobra, kontynuuj. Worek ze zbożem, patrzcie, no to weźmiemy oczywiście. Ale tak czy siak wydaje mi się, że to jeszcze nie to. Że to nie o to chodzi, chyba to jest jakiś inny worek. Dobra, powrót. A tak w ogóle, już nawiasem mówiąc, Zagórz, no ale mi się nie chce jechać aż do Zagórza. Kto ty jesteś? Ty nasz, nie? Nie znam tego Nojona. Dobra. Szpoko. Żegnaj. Dobra. I co by tu jeszcze można... No to lecimy tego Zagórza, wracamy. O, tutaj, tu. Aż, kurde, ale sfejlowałem. Właśnie, może ktoś do awansu? O, dobra, jeden jest do awansu gotowy. Drugi. Dobra, trzeba awansować, żeby mieć bardzo mocny oddziałek. No to co, lecimy. Noc tak, noc mija. No jedzie, kurde. Dobra. Dashi Biga, czekajcie, gdzie on był w ogóle w końcu? Bo ja już nie mogę. Czekajcie. Onoyon Urumuda, Dashi Biga, no to pójdziemy do niego. No jedź. O kurde, tu ktoś... Czekaj, no i on coś tam. On mi był mi potrzebny, czy tak nie za bardzo? No tak, o co chodzi. Aha, czyli nie, to on raczej nie jest potrzebny z tego, co widzę. O, ale tutaj lewo... Właśnie, jest chyba ten z kółkiem, tak? No i on Urubaj. O, właśnie. Tak. No tak, oto wszystkie podatki łącznie jest ich. Yeah, ile dostałem? Aha, tracę, tak, no ale coś dostanę chyba, tak? Zaufania, zgodnie z sumą, jedna, piąta. Aha, 335 to robiłem, kurde. Tyle, a mniejsza. Szkoda gadać. Dobra, może ci coś mają jacyś inni. Ale kurczę, ładny oddziałek, nie? Może on ma dla mnie coś. Nie, no to nie, no kurczę. Łaski bzz. Dobra, czyli co, od razu nam się jedno zadanko skasowało. Zagórz. I lecimy jeszcze do Bulabana albo Dashi Biga.
Czyli to jest tu. A Bulaban to nie wiem, czy czasem to nie było. Nie. O kurde. Dobra. Futro, nie chcę futra. No to przejdziemy do centrum wioski. No i tutaj no powinien być w końcu ten starszy wioski, tak? Od którego żeśmy wzięli zadanko z tymi nie workami, tylko to zadanko, że musieliśmy zabić tego gościa, tak? Gdzie ten niby starszy wioski jest, kurde, bo go coś tak średnio. Tu przy ognisku chyba powinien stać, nie? A jak nie, no to nie wiem już. O, koń nawet skacze, ale jazda. No dobra. Właśnie, kurczę, felek. A przeskoczy przez płot? Wow! Ale fajnie. Nie, nie, czyli tu go nie ma. A jeśli go tutaj nie ma, to on jest w Bulaban. Dobra, czyli odejdź. Tylko żebym wiedział, kurczę, gdzie jest Bulaban. Czekajcie, rzucimy okiem tak. Patrzcie, patrzcie. No nie wiem, gdzie... O, tu jest Bulaban. Co to? Aha, dobra. Spoko. To lecimy do Bulabana, tak? No to kurczę. O, dobra. Lecimy z tym śledziem. Dobra. Czyli wychodzi na to, że jak go nie było w tej wiosce, to musi być w tamtej. No i oczywiście fajnie by było skończyć to zadanie jakąś fajną nagrodą, czy coś w tym stylu. No ale zobaczymy. Szkoda, że karawany, kurczę, jeszcze nie napotkałem. To by się z chęcią zaatakowało, jakby to byli na przykład rodocy. To by było bardzo fajne. Tak, pod górkę koniem. Dobra, dobra. Spoko. O, jest karawana, jest karawana, jest karawana. Dobra, atakujemy. Pewnie, że tak. Żądam od ciebie. Dawaj wszystkiego. Taste. Dobra. Lecimy. Nie wiem, czy... Nie wiem, w ogóle dobre karawany atakuje, ale jak widzę, wiecie, że karawana to od razu. Atak, kurde. Na przykład, że tak ciemno jest i tak zbytnio nie widać, ale mój oddziałek jest dosyć pokaźny, więc... O, tam już są, dobra. No, dajcie mi ich tu. A! Kurtam, jotam. Szatan. Ty kurczy byku. No chodź, 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 chodź. No, no, no. Kurna. A piechota tu nie ma szans raczej z kawalerią, więc dobre to jest akurat. Naciągnąłeś już ten wor. O. Dobra, dobra. Kurna, ciemno, ciemno, ludziska, ciemno. Co już, koniec? Czy nie, bo się coś cieszą? Tak. Spoko. Mamy od razu. Oczywiście pojmi. Się kiedyś sprzeda. O, i mamy już tutaj jakieś coś lepszego. No dobra. To weźmiemy może. Nie wiem, nędziaki. Hełmy. W fatalnym stanie. No możemy sobie wziąć chleb. Dobra. Tarcze. I tyle, dobra. Jeszcze dostaliśmy troszeczkę złota. Tu jeszcze jest jedna karawana, nie? Właśnie. Dobra. Kolejna karawana. Ale tracę honor, ja pierdziu. Ale sułtan, to tam wiecie. Ja tam kiedyś będę chciał na terytorium sułtana sobie zrobić swoje królestwo, więc ja aż się tak zbytnio nim nie przejmuję. No ale, ale. Kurde, są moi. Ciężko odróżnić. Przynajmniej jak jest noc, nie? O, a coś dostałem, nie? Coś tam uderzyłem. No dobra, tu jest nie mój. Konia trafiłem. Dobra. Ciągle w konia jakoś trafiam, no ale dobre to. Jak koń...
ten padnie, no to i ten się wywróci z niego, nie? Ale dobra, idzie jak po masie. Kurka, Felek zawsze będzie jakieś awanse chyba dawać. Z tego co widzę. Dobra. Dużo to jeszcze stało? Tu jeszcze jest ktoś, nie? Nie, to jest mój. Kurna, swojego w tarczę strzeluje. Ludzie, jakie fejle. Swoich ludzi bym chciał zabijać. Se. Spoko, spoko. No dobra, to pewnie gdzieś jeszcze, kurczę, jakaś jedna sztuka kawalerii, nie? Nie, to moi. Jedna sztuka kawalerii wrogiej i dlatego tak za nią ganiają. Nie mogą coś ich... Tam wszyscy... O kurko, ale to poszło, jacie! Dobra, ostatni karawany zabity przez Lanciera. Koniec. Yeah. Dobra, strażni karawany, pojmi oczywiście. Barwnik, no mogę wziąć. Dobra, weźmiemy to, nie wiem czy dobre biorę. Kurczaka mogę wziąć. Dobra, powrót. Okej, okay, no to lecimy do tego Bulabana. Mam nadzieję, że tu będzie ten starszy wioski i będziemy mogli oddać zadanko. Dobra, a jak oddamy zadanko, to myślę, że już będzie można myśleć o zakończeniu tego odcinka, gdyż mam jeszcze około 5 minut, ale no dobra. Gdzie ten starszy wioski? On powinien być tutaj, o właśnie. Trzeba być na poziomie. No dobra, aha, czyli nic, no nie. Jakoś nie idzie. Więc odejdziemy. Czekaj, wyszkul chłopów, o co chodzi? Członek drużyny najlepszy umiejętności szkolenia ocenia, że zebrałem. Wyszkol ich. O, a to fajne. No dobra, nie wiem o co chodzi, ale rozdamy jeszcze awanse. Dobra. I czyli już nie mamy. Wszystko to jest kawaleria, więc to mnie bardzo cieszy. Jakieś tam nowe zadanka są? Są. A, czyli wyszkolić? No to potem to już wyszkolę, najwyżej poza nagraniem. I dobra, i wydaje mi się, że już będzie wszystko gites. Lećmy może tutaj. O, karawana. Ale nie, to moja. Ale tu jest, tu są brodocy. Patrzcie. O kurde, ale już nie zdążę. O nic. Pójdziemy może jeszcze do sali lorda, jakieś zadanko. Jeśli ktoś tu w ogóle jest. Lady, to lady już wiem, że raczej nie będzie chciała skorzystać z moich usług. Dobra. Jeszcze tutaj zobaczmy. Kup zapas od chłopów. Przejść do centrum wioski. Nie no, odejdźmy. Może gdzieś będzie ten jeszcze. Jak to się nazywa? Ten gościu, który kupuje od nas najemników. To też by było fajne. Pośrednik okupów chyba się nazywa. Chłop? Nie. To odejdź. I polecimy się do Tulgi. I tam sprzedamy zapas. Zdobyte zresztą, jak to mówią, w ciężkiej walce potyczki z licznymi karawanami i nie tylko. No dawać. No kurczę, o, dobra, przyspieszyło się. Co to jest? Idź na rynek, tak? Dobra, obojętnie do kogo. Się sprzedaj tyle. Tu weźmiemy chleb, sobie zostawimy. Jakieś tam barwniki, sriti, titi. Kurczaka sobie też zostawimy. I dobra. I wróć, przespaceruj się po ulicach. No, mapka, o dobra. No i co, i myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Czas jaki jest, taki jest, więc troszeczkę odcinek jest krótszy od pozostałych planowanych półgodzinnych. No ale 25 minut tam nagrania wyszło. I myślę, że co, że pomimo to będziecie czekać na piąty odcinek mojej serii. Wydaje mi się, że nie było dzisiaj nudno, ale kurczę, karawany. Szkoda, że tak mało ich było. I szkoda, że żeśmy nie znaleźli tego starszego wioski, gdzie żeśmy mogli mu... już, żeby dał nam nagrodę, tak? Powiedzieć, że zadanie jest już skończone, sukcesem, żeśmy zabili tego gościa, gwiaździstokiego.
No, ale zawsze tam żeśmy spotkali Nojona, już nawet nie pamiętam, Urubana czy coś w tym stylu, który nam już zadanie zakończył, dając nam tylko 300 coś tam denarów za to, że żeśmy musieli kilka dni spędzić w jego wiosce i jakby nie patrzeć, ściągać na Hama od jego ludu kasę, więc co, mi wydaje się, że to by było na tyle. Buty, o właśnie, jeszcze kupiliśmy sobie nowe. Więc co, czekajcie na kolejne odcinki. Siemka, cześć i czołem, na razie.